Panie pośle, dzisiaj odbyliście liczne spotkania na Śląsku. Dlaczego dla PiS-u ten region jest tak bardzo ważny? Jest bardzo wiele powodów. Każdy niemal region w kraju to miejsce, w którym musimy się pojawić i musimy dotrzeć do jego mieszkańców po to, żeby przekonać do naszych racji, do naszego programu. Ale Śląsk jest specyficzny. Po pierwsze dlatego, że jest to potężna aglomeracja. Miliony ludzi ciężko pracujących na co dzień, którzy mają prawo czuć się opuszczeni czy osamotnieni przez władze Rzeczypospolitej w ich problemach codziennych. To potężna gospodarka, która jest wciąż jeszcze rozgrabiana, która jest źle zarządzana, na którą państwo polskie pod rządami Donalda Tuska nie ma całkowicie pomysłu. To wreszcie działanie, które ma zadać kłam temu, co się mówi, co mówi propaganda rządu Donalda Tuska. Prawo i Sprawiedliwość szanuje i z wielkim, wielkim uznaniem patrzy na dokonania Ślązaków. I nie chcemy, aby wmawiano Ślązakom, że Prawo i Sprawiedliwość nie szanuje ich głosu. Podkreślił pan, że polskie media wmawiają Polakom, że PiS nie szanuje Ślązaków. Nie respektuje ich śląskości. Czy to oznacza, że dla PiS-u Ślązacy to nie Polacy? Oczywiście śląskość i polskość są nierozerwalne i świadczą o tym nasze losy, historia XX wieku i powstania i bohaterowie, których przecież wszyscy Polacy noszą w sercach. Ci stąd, z ziemi śląskiej, fanty. Jestem szczególnie przykro, kiedy słyszymy takie słowa, że Prawo i Sprawiedliwość nie szanuje Śląska, jego kultury, jego dokonań, pracy wielu wybitnych polityków duchownych, którzy stąd się wywodzą. Chcielibyśmy temu zadać kłam właśnie będąc tutaj dzisiaj, odpowiadając na pytania, pokazując, jakie są nasze prawdziwe poglądy, nie te przekonywane przez TVN, Polsat czy Gazetę. Czy to, co mówi Raś, że tylko oni mogą uratować Śląsk, jest prawdą? Ja uważam, że nie ma co komentować wypowiedzi Rasiu i pana Gorzelika. To jest osoba, czy to są ludzie, którzy być może chcieliby przez swoje bulwersujące często wypowiedzi zwrócić na siebie uwagę. Niech sobie działają. Ja uważam, że jest miejsce dla wielu różnych organizacji, które chciałyby w naszym kraju funkcjonować, dopóki nie zagraża to integralności naszego kraju, dopóty mogą sobie funkcjonować, a ich wypowiedzi mnie mało interesują. Czy pana zdaniem w naszym kraju istnieje wojna polsko-polska? To jest takie hasło, panie redaktorze, które odwraca uwagę Polaków od najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych. Otóż zajęci tą rzekomą wojną polsko-polską, którą podsycają media, pokazując, jak jakiś poseł Iksiński z posłem Migrykowskim kłóci się na korytarzach sejmowych, tak naprawdę Polacy nie widzą, że w tym samym czasie, za naszymi plecami, pod naszą nieuwagę, dokonuje się sprzedaży majątku państwowego, podejmuje się decyzje, które wiążą nas na długie lata w sensie gospodarczym, na przykład z Federacją Rosyjską, że rząd polski nie potrafi skutecznie interweniować wtedy, kiedy pod dnie Bałtyku buduje się Nord Stream. To są ważniejsze dla naszego funkcjonowania, dla przyszłości państwa polskiego decyzje. Ale skutecznie odwracana jest nasza uwaga poprzez zwracanie jej na sprawę kibiców, na sprawę dopalaczy, na sprawę walki z pedofilią i tak dalej. To są wszystko ważne problemy i trzeba z nimi walczyć, ale od tego są służby, od tego jest policja, prokuratura. Premier i rząd powinien się zająć tym, co najważniejsze, budowaniem pomyślności naszego kraju w sensie gospodarczym w Europie i na świecie. Czy pana zdaniem wolność słowa w Polsce jest zagrożona? Czy znowu mamy do czynienia z cenzurą, a media, manipulując informacjami, sterują opinią publiczną? Jestem bardzo ostrożny w dobieraniu słów, bo nie chciałbym, żeby one straciły na znaczeniu, ale czasami trzeba użyć mocnego słowa. I dzisiaj mam odwagę powiedzieć, że doszliśmy do takiego momentu, w którym wielu moich przyjaciół, wielu moich znajomych, którzy nie mają immunitetu i nie mogą pod ochroną immunitetu powiedzieć więcej, tak jak ja, tak jak każdy parlamentarzysta, boją się mówić o swoich przekonaniach, o swoich obawach. Boją się, że jeśli stworzą blok, w którym będą krytykowali władzę, to spotka ich ta sama niespodzianka, co właściciela blogu Antykomor, czyli o 4 czy 5 nad ranem zapukają służby specjalne i wyprowadzą taką osobę, aresztują taką osobę. Boją się, tak jak ten przykład w Dobrzyniu, kiedy człowiek, który namalował na ścianie, co prawda obelżywe słowa, ale jednak słowa krytyczne pod adresem premiera rządu, został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata. To są pierwsze sygnały, to są niedobre sygnały świadczące o tym, że idziemy w kierunku tłumienia i ograniczenia wolności słowa.